Pierwsze wielkie gratulacje dla gospodarzy. Drużyna Unikot, która postawiła nam się poprzeczkę bardzo wysoko. Pierwsza połowa zdecydowanie dla Unii. My w pierwszej połowie nie realizowaliśmy tego, co założyliśmy sobie przed meczem. Natomiast w przerwie powiedzieliśmy sobie parę mocnych słów i w drugiej połowie nasza gra wyglądała już dobrze, a momentami nawet bardzo dobrze. I uważam, że ten mecz dzisiejszy zasłużenie tą jedną bramką, ale wygrać. Pierwszy mecz jest zawsze wielką niewiadomą dla trenera. To jest moment, kiedy sprawdza się to, co się wypracowało w czasie sezonu przygotowawczego. Pierwsza połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. W drugiej zagraliśmy słabiej. Prawda w piłce nożnej jest taka, że dobre momenty trzeba wykorzystywać. Poprzeczka, dwie sytuacje główkowe, sytuacje, no może nie sam na sam, ale korzystne. Było tego kilka. Trzeba było zakończyć to bramką i spokojnie wejść na drugą połowę. W drugiej połowie Ząbkowice wyszły mocno zmotywowane, poprawiły swoją grę, no a my straciliśmy bramki po błędach zespołowych. To nie były błędy indywidualne, błędy zespołowe. Nie ustrzeliliśmy się właśnie takich. To jest pierwszy mecz. Ta gra dobra napawa optymizmem. Jestem zbudowany postawą chłopaką, zaangażowaniem do końca meczu. Nie udało się, ale myślę, że w tej rundzie będziemy jeszcze mieli dużo powodów do radości. Dziękuję.